Więc dzień dobry Państwu. Z tej strony Jakub Barwaniec z Pergaminu. Dzisiaj będziemy Państwa gościć na webinarze o tytule Jak analizować miękki HR? Mamy tutaj gościa specjalnego, Karola Wolskiego z Dzień HRM dobry, witam. Academy. Witam Karolu, Państwa parę słów od również. Ciebie. Czym się zajmujesz dla Państwa? Na co dzień zajmuję się HRM opartym na dowodach, czyli takim, gdzie wykorzystujemy, tak jak fajnie wcześniej powiedziałeś, dane do podejmowania decyzji, a nie tylko intuicję. No i po pierwsze uczymy tego HR-u, a po drugie pomagamy firmom wdrażać procesy HR-owe, które bazują na danych, czyli tematy związane ze wskaźnikami, analityką, ale też na przykład rozwojem kompetencji liderskich w oparciu o wyniki badań naukowych i dane z organizacji, więc to jest takie, że tak powiem, nasz core, jak to się pięknie mówi, czystą polszczyzną, czyli fakty ponad opinie, może w ten sposób. I dziękuję za Świetnie. zaproszenie, Kuba, bardzo mi miło. Świetnie, bardzo, bardzo mi miło. Ja może tylko tak krótko tytułem wstępu, skąd ten pomysł na webinar z Karolem się wziął, bo pewnie część z Państwa wie, Pergamin jako narzędzie do umów jest właśnie budowane i reprezentuje ten styl prowadzenia biznesu w modelu data-driven, gdzie właśnie te kluczowe dane przepływają po firmie między różnymi systemami w płynny sposób. I dzięki temu, po pierwsze, jesteśmy w stanie dobrze analizować to, co się w firmie dzieje, ale też nie ma konieczności przerzucania tych danych ręcznego z jednego miejsca w drugie, bo one po prostu przepływają z różnych systemów do umów i w drugą stronę. Dzięki serdeczne, Karolu, za te kilka słów wprowadzenia od ciebie. Więc może teraz krótko o agendzie dzisiejszego spotkania. Porozmawiamy sobie między innymi o podziale HR-u na miękki i twardy. Powiemy też troszeczkę więcej o tym, jak można ująć procesy HR-owe w liczby. Potem przejdziemy sobie do zastosowań analityki HR-owej. A jako czwarty punkt zaplanowaliśmy sobie opowiedzenie o budowaniu kompetencji analitycznych krok po kroku, oczywiście pod kątem HR-owym. W kolejnym punkcie opowiemy o nowoczesnej administracji i tym, w jaki sposób ta praca na dokumentach HR-owych w firmach może się odbywać. Następnie parę słów o modnej od dłuższego czasu cyfrowej transformacji, przy czym tutaj skoncentrujemy się na obszarze HR-owym. Następnie opowiemy o usprawnieniu procesu podpisywania, a tak naprawdę zawierania umów z pracownikami, czyli nie tylko samemu składaniu podpisów, ale też na tym, co dzieje się przed samym podpisem. A na koniec parę słów o tym, jak można zapanować nad formalnościami w firmie, w obszarze HR-owym przy pomocy Pergaminu. Także, Karolu, jeśli nie masz nic naprzeciw, to po prostu zaczynajmy i bierzemy na Oczywiście. tapet pierwszy temat. Karol, powiedz, jak ty widzisz taki klasyczny podział na miękki i twardy HR? Czy z twojej perspektywy to w ogóle ma sens, czy to przynosi jakąś wartość? Co na ten temat sądzisz? Nie, wiesz, dla mnie to w ogóle super, że od tego zaczynamy. Nawet to taka dygresja na początek. Nawet żona mi zwróciła uwagę, że w tytule tego webinaru używamy słowa miękki HR, a chcemy z tym walczyć, bo no ja uważam, że to w ogóle jest błędny podział, że on nam tak naprawdę psuje pracę na co dzień, wiesz? Bo ludzie zaczynają siebie postrzegać, HR-owcy, czy my zaczynamy siebie postrzegać, bo się w pełni jakby identyfikuję, sam wywodzę się z HR-u, jakby z tym obszarem zawodowym, że ja myślę, dobrze, to ja jestem od miękkiego HR-u, to nie wiem, to ja się nie muszę znać na wynagrodzeniach na przykład, bo się zna na tym ktoś inny, a ktoś jest od twardego HR-u i mówi: no wiesz, jakby mnie te kwestie rozwojowe to nie obchodzą, bo ja tutaj to tylko rozliczam. I ja się z tym, wiesz, fundamentalnie nie zgadzam. Moim zdaniem to jest duży, duży błąd, który po pierwsze nas szufladkuje i mówi: ja nie muszę rozumieć wszystkiego, bo jestem po tej stronie, co jest jakby fundamentalnie błędne. Bo jeśli popatrzymy na HR z perspektywy tego, po co on w ogóle jest w organizacji, do czego służy HR, no to dla mnie dział personalny służy do tego, żeby pomagał firmie osiągać cele, które ta firma ma przed sobą. Te cele oczywiście są celami z poziomu sprzedaży, marży, tak, pozyskiwania nowych klientów. No i teraz my jako dział HR mamy tak wspierać tą organizację, proponować takie działania w obszarach, którymi się zajmujemy, żeby organizacja te cele realizowała. No i teraz, wiesz, jeśli mamy zespół sprzedaży na przykład i chcemy, żeby on więcej sprzedawał, i jestem, nie wiem, HR business partnerem, który wspiera ten dział, no to ja nie mogę powiedzieć, że się zajmę tylko coachingiem sprzedażowym, tak? Bo jakby
i tylko miękkim kawałkiem tego, bo ja muszę rozumieć, na jakich danych oni pracują, kiedy, które transakcje dają im wartość, więc jakby muszę rozumieć część biznesową. Nawet jak ich wspieram i nie wiem, kupuję im szkolenia, kupuję im coachingi, to ja je muszę zamówić, rozliczyć, przeprocesować umowy bardzo często. Chyba, że mam od tego dział zakupów, ale to wtedy z nim muszę współpracować i rozmawiać o tych warunkach. Więc moim zdaniem to nie jest tak, wiesz, że są problemy miękkie i twarde. Są po prostu problemy, cele i wyzwania, no i one wymagają innych narzędzi, tak? Tym narzędziem może być coaching, ale tym narzędziem może być umowa, którą podpisuję z firmą doradczą czy szkoleniową. I to jakby nie ma dla mnie podziału, wiesz, na twardy i na miękki, nie? A ty jak to widzisz? Jasne, znaczy ja tutaj pewnie niewiele jestem w stanie powiedzieć jako osoba, która nie jest bezpośrednio związana z samym HR-em. Mogę powiedzieć o tym, jak wygląda to w naszej firmie i absolutnie się zgadzam z tym, że jakby efekt tego, co dział HR, w jaki sposób on powinien wpływać na biznes jest jeden, tak? Ale ja powiem może jako osoba, czy dopytam cię, jako osoba bardziej związana z tematami biznesowymi i sprzedażowymi, no bo z punktu widzenia działu sprzedaży cele też są wspólne, tak? Ja bym powiedział nawet, ja nie lubię mówić o tym, że firma ma jakieś swoje cele sprzedażowe, no bo istotą działania każdej firmy jest zarabianie, tak? Więc tak naprawdę są cele biznesowe całej organizacji. I tutaj absolutnie się zgadzam, że HR jest po to, żeby wesprzeć całą resztę firmy w tym, żeby te cele biznesowe zrealizować. Jednakże, nawet gdy mamy do czynienia z jakimś działem biznesowym, no to jest jednak pewien obszar specjalizacji, tak? Jest jakiś podział kompetencji, podział pracy. Oczywiście on powinien być w taki sposób organizowany, żeby te cele wspólne osiągać. Czy masz na myśli, że taki podział kompetencyjny na osoby, które bardziej specjalizują się w jakichś takich tematach twardych, czyli mamy tutaj pewnie głównie na myśli jakieś formalności, rozliczenia, tak zwane kadry i płace, i ten temat miękki, czyli rozwijanie kompetencji pracowników, czy twoim zdaniem nie powinno być właśnie podziału wewnątrz działu HR-owego na ludzi, którzy się zajmują tymi dwiema rzeczami, oczywiście z takim zastrzeżeniem, że gdzieś wspólnie zmierzają do tego Widzisz, samego ale celu? to zajmowanie się to jest jakby jeden temat, nie? I jakby okej, normalne, że ktoś się w czymś specjalizuje i to dla mnie jest w porządku, ale nawet jeśli specjalizujesz się w podpisywaniu umów o pracę, jakby zajmujesz się stricte tymi kwestiami kadrowymi, to dalej jakby potrzebujesz miękkich kompetencji, żeby to robić dobrze, miękkich, tak rozumianych po staremu, tak? Czyli ja bardziej na to patrzę tak, że możemy się specjalizować, ale w rozwiązywaniu problemów danego typu. I w problemie danego typu ten udział czegoś, co po staremu nazwiemy miękkie bądź twarde, może w każdym z tych problemów być inny, ale zawsze jest to jakiś miks. Więc nakładanie sobie, wiesz, na siebie czegoś takiego, że jestem po tej albo po tej stronie, jest dla mnie bez sensu. No podam ci przykład, kiedy taki, który po staremu byśmy zaklasyfikowali jako super miękki, czyli mamy coacha sprzedaży, kogoś, kto jeździ i mówi, jak prowadzić rozmowy handlowe. Rozmawiałem pod koniec zeszłego tygodnia z taką panią, która właśnie jeździła z handlowcami, no i tam komunikacyjnie ich coachowała po spotkaniu. No i na przykład z nią pracowaliśmy nad tym, jak zautomatyzować proces, który ona realizuje. Czyli ona jedzie, obserwuje tego handlowca, siada z nim w aucie, no i zaczyna z nim rozmowę coachingową. No i potem siedzi po nocach i robi notatki z tego i rozsyła te notatki do menedżera i do pracownika, z którym rozmawiała, nie? No i jakby doszliśmy do tego, że ona, korzystając w cudzysłowie z twardych skilli, poprawi sobie te swoje efekty, no bo nagle stworzyła formularz, który wypełnia na tablecie razem z tym menedżerem, wysyła, a automat potem analizuje to, rozsyła do menedżera, rozsyła do pracownika, daje zadania do kalendarza dla tego pracownika z ćwiczeniami, które on ma wykonać. I ona, no właśnie, używa po staremu, mówiąc, twardych umiejętności związanych z automatyzacją w HR-ze, no ale realizuje swój miękki cel, nie? Dlatego dla mnie ten podział, wiesz, jest jakby bez sensu, bo ona ma cel pod tytułem wesprzeć handlowca, sprawić, żeby był bardziej efektywny. No i czasem potrzebuje do tego młotka, czasem dobrej rozmowy, a czasem zautomatyzowanego procesu, tak? I nie zastanawiamy się zbyt długo, do czego jest ten młotek potrzebny przy opornych handlowcach. Jasne, jasne. Na pewno jeszcze do tego tematu wrócimy. Mamy dosyć Tak, on rozbudowaną nam agendę, więc wyjdzie. pozwól, że ja Jasne. troszeczkę wejdę w słowo i przejdziemy sobie do kolejnego tematu. A być może jeszcze, jeśli Państwo będą zainteresowani, to na koniec oczywiście przewidzieliśmy taki czas na pytania i odpowiedzi, także bardzo chętnie jeszcze odniesiemy się do różnych pytań z tak zwanej sali.
Kolejny temat, o którym chciałbym z Tobą porozmawiać. Nie wiem, czy już się nam przerzuciło na ekranie. Tak. Chyba się przerzuciło. Super. Powiedz, bo często z naszymi klientami rozmawiamy o tym, że działy HR, trochę jak działy legalowe, często mają problemy z określaniem własnych celów, tak? Czyli, no bo tak na koniec dnia zawsze chodzi o to, żeby dana część firmy była w stanie pokazać, w jaki sposób pomaga w realizacji tych ogólnych celów biznesowych dla całej firmy, tak? I jak ty, powiedz, widzisz to ze swojej strony? Właśnie w ujęcie procesów HR-owych w liczbach, o wyznaczanie celów dla HR-u, jak na to patrzysz? Wiesz co, chyba odwołam się trochę do tego twojego pytania i trochę je odwrócę, bo moim zdaniem tu nie chodzi o to, żebyśmy jako HR potrafili pokazać. To jest rzecz wtórna. Jeśli my robimy tą właściwą robotę, to jej pokazanie jest strasznie proste. Natomiast kiedy mam wrażenie, że kiedy stawiamy sobie te cele, to my trochę robimy to odwrotnie. I ja mam taki przykład, który chcę tutaj podać. Na przykład sporo jeżdżę po konferencjach HR-owych, sporo rozmawiamy jakby na tematy właśnie analityczne, tego co robimy w HR-ze. I bardzo często spotykam się z tym, że wiesz, rozmawiamy w taki sposób, no dobra, to co wy mierzycie u siebie w tym HR-ze, nie? No, mierzymy rotację, absencję, to, to, to i to, nie? A potem rozmawiam na przykład z prezesem i on mówi, Karol, ale w ogóle po co wy to robicie? Mnie to nie obchodzi. I teraz, wiesz, łatwo jest stawiać sobie te cele, porównywać je na takim poziomie bardzo operacyjnym. Czy my mierzymy taki wskaźnik, taki, 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 na jakim on jest poziomie i tak dalej. Natomiast i jakby mam wrażenie, że często zaczynamy od tej perspektywy, poziom taki mocno operacyjny i ona jest łatwa, namacalna, my ją widzimy. Natomiast ja tutaj zachęcam do trochę innego podejścia, tego, żeby popatrzeć z punktu widzenia właśnie celów biznesowych firmy, jakby cofnąć się do tego, co mamy w HR-ze i sobie to skaskadować. Nie wiem, czy pozwolisz mi ekran na chwilę udostępnić, czy jest taka Jasne, szansa? jak najbardziej, nie ma żadnego problemu. Ja już wyłączam udostępnianie po swojej To na stronie. sekundkę. Ekran jest twój. Ja przygotowałem tutaj taką planszę, która dobrze, bardzo dobrze to pokazuje. Sekundkę. Świat powinien być prosty i wszystko powinno działać. Już. Dobrze, sekundę, muszę udostępnić cały ekran, ponieważ widzę wszystkie możliwości z wyjątkiem tej jednej, którą potrzebuję. Nie wiem, czy teraz Państwo widzicie Tak, mój ja już ekran. widzę, więc pewnie Państwo też już mają Ja okazję bardzo lubię zobaczyć pokazywać swoje ten cele. schemat, on bardzo porządkuje to, jak my powinniśmy podejść do tego. I to, o czym wspominałem, to jest to, że my często porównujemy, czy stawiamy swoje cele na tym poziomie efektywności działu HR. Czy dobry robimy employer branding, czy zatrudniamy, czy fajne szkolenia dostarczamy, coachingi, robimy dobrą strukturę i tak dalej. I jakby to porównujemy, tą efficiency, efektywność tego, na co mamy wpływ, wiesz, pomiędzy firmami, pomiędzy działami personalnymi i tak dalej. Natomiast jakby próbujemy pokazać, jak to przekłada się na impact do organizacji. No bo zobacz, że jeśli ja, nie wiem, zatrudniam dobrych ludzi, nie wiem, dobrze im płacę, to powinienem mieć niską rotację. Jak mam niską rotację, no to powinienem mieć wyższy zysk, bo nie wiem, bo nie mam kosztów rotacji. Tak? Jakby to przejście z lewej do prawej próbujemy pokazać. Natomiast ja zachęcam do tego, żebyśmy my myśleli, wiesz, inaczej, odwrotnie. Czyli wyszli od celów organizacji, stwierdzili, dobrze, to co w mojej firmie jest dzisiaj najważniejsze? Czy jest to zysk na przykład, bo nie wiem, mam dużą organizację, która ma niską marżę i musimy walczyć o zysk. I wtedy ten poziom pośredniej efektywności HR-u będzie się koncentrował na przykład na tym, żeby na jak najlepsi pracownicy byli jak najdłużej, żeby nie było rotacji i tak dalej. I w związku z tym na poziomie efektywności działu HR tym pierwszym będę robił inne rzeczy. Ale nie w każdej organizacji zysk będzie kluczowy, tak? Bo będziemy mieli organizacje typu startup, które na przykład mają jakieś dofinansowanie i najważniejszy nie będzie zysk, ale na przykład pozyskiwanie nowych klientów i szybki rozwój. Wtedy może się okazać, że my na tych niższych poziomach podejmiemy zupełnie inne decyzje dotyczące tego, co jest najważniejsze u nas w HR-ze. Więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby, wiesz, wyjść jakby od tych celów biznesowych i spróbować je skaskadować do HR-u i wtedy podjąć decyzję, co ja mierzę, jakich danych używam, jakie procesy digitalizuję, a nie odwrotnie. Robimy dzisiaj to i to, jak to fajnie pokazać i zdigitalizować, bo wtedy
mam takie poczucie, że odwracamy kota ogonem. Tu chodzi o te cele biznesowe i może być tak, że ty w swojej firmie mierzysz rotację, a ja w swojej nie mierzę, bo z perspektywy celów biznesowych tak uznaliśmy. Ona nie ma znaczenia, jasne. Tak, wiesz, jedno zdanie, kończąc ten wywód, to przykład taki, ostatnio z prezesem jednej z firm podjęliśmy decyzję, że uwaga, likwidujemy całkowicie oceny okresowe. Dlaczego? Bo nie widzimy powiązania z celami biznesowymi organizacji. HR robił oceny okresowe tam od 5 lat, ale podjęliśmy decyzję łącznie oczywiście z dyrektorem personalnym i z prezesem, że to jest niepotrzebne. Będziemy robić coś innego w zamian, tak? Jasne. No właśnie miałem ci zadać pytanie i trochę na nie odpowiedziałeś, zanim zdążyłem je zadać. Właśnie chciałem cię podpytać, czy miałeś do czynienia z takimi przykładami, gdzie jakiś cel jest realizowany albo coś jest mierzone i okazuje się, że to jest kontrproduktywne, tak? To znaczy, no tak, że my tak naprawdę wpadamy w pułapkę, analizując jakieś metryki, które z punktu widzenia celu biznesowego firmy nie mają znaczenia. Możesz jeszcze troszeczkę rozwinąć? No cudownym przykładem i w ogóle to ja za chwilę też wprost będę do tego nawoływał, są oceny okresowe, tak, które jak pokazują badania z bardzo wielu lat, jak pokazują doświadczenia firm też w Polsce, nie dają właściwie organizacjom żadnej wartości. My mierzymy kompetencje ludzi w ocenach okresowych, menedżerowie to oceniają, my te dane mielimy, często używamy jeszcze do jakichś podwyżek, co temat na osobną dyskusję, ale też nie działa. I to są dane, które nam zaciemniają obraz rzeczywistości. Do tego stresują pracowników, bo ja nie widziałem ocen okresowych, które nie stresują ludzi. My możemy mówić, że to są rozmowy rozwojowe i tak dalej. Ludzie wiedzą swoje, bo wiedzą, że jeśli to potem przełoży się na przykład na współczynnik jakiś przy podwyżce, to jest ocena, nawet jeśli efekt tej oceny jest odciągnięty w czasie. No i to jest coś, co dzisiaj wiele organizacji, jeśli dobrze przeanalizuje swoje cele biznesowe, na czym im zależy, na przykład na szybkiej realizacji celów, w ogóle odchodzi od ocen, tak? Przechodzi w stronę OKR-ów, stawiania mikrocelów i tak dalej. I okazuje się, że te oceny takie formalne, wiesz, roczne na przykład, przestają mieć sens, a jak popatrzymy na nie jeszcze z perspektywy danych i tego, jak złej jakości to są dane, w większości firm, jeśli mamy tutaj HR-owców, którzy robili oceny w dużych firmach, to wiecie Państwo, jak ciężko jest skalibrować te oceny, żeby to miało ręce i nogi. My możemy uczyć menadżerów, jak oceniać przez pół roku i tak te oceny nie będą skalibrowane sensownie, tak? Więc dla mnie na przykład oceny i dane z ocen są takimi pierwszymi danymi, do których ja mam zawsze bardzo duży znak zapytania i bardzo duże wątpliwości. I to potem widać na poziomie już analitycznym, jak się zrobi rozkłady tych danych, jak to wygląda, że są menadżerowie, którzy na przykład wszystkim dają najwyższe oceny, bo nie wiem, bo lubią ludzi, bo nie chcą im przykrości sprawiać. Potem jak się do nich zadzwoni, zapyta, i naprawdę masz wszystkich najlepszych? Nie, mówią, wiesz, mam tutaj takiego Józka, no on nie jest najlepszy, przykro by mu, było mu taki delikatny chłopak. No, no i jasne, jasne. Ja to też, tak? Pozwól, że odniosę się troszeczkę do tego, bo ostatnio czytałem świetną książkę, która zahacza to, o czym mówisz. Książka nosi tytuł 9 Lies About Work, czyli 9 kłamstw o pracy. I tam między innymi jednym z kłamstw jest to, że ludzie potrafią dobrze się oceniać. I tam jest świetnie naukowo opisane, dlaczego ocenianie ludzi przez innych ludzi po prostu nie ma większego znaczenia i może właśnie zaciemniać bardziej obraz organizacji niż pomagać. Pozwól, że odniosę się tutaj na chwilę do kwestii naszego czatu i komentarzy, które się z Państwa strony pojawiają. Pani Izabela bardzo słusznie wskazała to, o czym właśnie przed chwilą mówiliśmy, czyli kaskadowaniu celów, tak? Czyli że strategia HR powinna się wywodzić ze strategii Dokładnie. Biznesowej. Wspomniałeś też o OKR-ach, tudzież OKR-ach, tak? Które pozwalają na to, tak, żeby te cele dobrze kaskadować. Możesz się jeszcze troszeczkę odnieść do tego, jeśli chodzi o HR? Pewnie, to już sekundę, natomiast odwołam się jeszcze do tego, co pani Izabela napisała. Bardzo ważna rzecz, ja w ogóle się zastanawiam, drodzy Państwo, czy też tak jak strategia HR, to w ogóle ma sens. Bo skoro mamy strategię organizacji, to czy my potrzebujemy strategię HR-u, czy mamy strategię BHP, czy mamy strategię administracji, czy mamy strategię innych działów. Wiecie, to organizacja ma strategię. Tak jak my ją przekładamy na swoje cele, to nie wiem, czy nawet mamy potrzebę szumnego jakby mówienia o tej strategii HR, ale zdecydowanie to musi wynikać ze strategii całej organizacji. I teraz, bo nie wyobrażam sobie z drugiej strony dobrej strategii firmowej,
wiecie Państwo, w której nie ma elementu związanego z zarządzaniem ludźmi, tak? No bo to jest nie do pojęcia we współczesnych czasach, że nie wiem, mamy strategię inwestycji, kosztów i co tam jeszcze, a nie mamy strategicznego spojrzenia na kompetencje, tak? Tylko to jest poziom strategii firmy, a nie czegoś, co jest niżej. Ja bardziej jakby podciągam to na ten najwyższy poziom. Odwołując się do OKR-ów, ja w ogóle, wiesz, myślę, Kuba, że to jest fajny sposób w ogóle do wskaźnikowania też HR-u, bo OKR-y są bardzo fajnym tematem właśnie takim, który daje namacalność, rozliczalność. Ja może w dwóch słowach, co to jest, bo jakby nie wiem, czy koncept jest też każdemu znany. To jest taka współczesna forma zarządzania przez cele, objectives and key results, czyli mamy jakiś cel, objective, on jest najczęściej nienamacalny, taki aspiracyjny, na przykład będziemy mieć najlepszy HR w Polsce i do tego podpinamy bardzo konkretne, mierzalne rezultaty, tak? Na przykład ściągniemy dwóch dyrektorów z wielkiej czwórki do naszej organizacji. Na przykład zatrudnimy 50 seniorów w Pythonie do końca tego półrocza i zostaną u nas dłużej niż przez 2 lata i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo wymierne i dla mnie OKR-y w ogóle w HR-ze są super rozwiązaniem, jeśli chodzi o wskaźniki, o liczby, też dla mniejszych organizacji. Bo często, wiesz, dostaję też pytanie, czy te liczby i tak dalej mają sens, kiedy twoja organizacja ma 50 pracowników. No moim zdaniem tak i świetnym narzędziem wtedy, obok klasycznych wskaźników, czy nawet czasem zamiast klasycznych wskaźników, są OKR-y. I one są też fajne, namacalne, je się da fajnie zliczyć, trakować i widzę, że też coraz więcej firm w Polsce w ogóle cele HR-owe definiuje w tej metodyce Objectives and Key Results. I ja uważam, że to bardzo dobry kierunek. Jasne. Pozwól, że będę trochę nadawał No tempa tej da, dyskusji, bo wiesz, dużo tematów. Widzę, że mnie jest nie wolno sala, jest pozwolić żywa. mówić tyle, ile ja chcę, więc Super, nawet super. żona mówi o 1 w nocy, cicho już, cicho, spać, spać, więc śmiało. Jasne, słuchaj. Pani Agnieszka Kowalczyk z kolei sugeruje, że dobrym modelem jest odejście od corocznych ocen okresowych i przejście na ten model stałej informacji zwrotnej, czyli rozumiem, że to, co wprowadził u siebie Ray Dalio w swoim funduszu hedgingowym, tak? Czyli jakby ludzie chodzą i się nawzajem oceniają cały czas. Powiedz, jak ty do tego tematu podchodzisz? Czy dla ciebie to jest coś, co faktycznie wnosi organizację na inny poziom, żeby nie oceniać ludzi w iteracjach? Bo problem jest taki, że często patrzymy na tych ludzi i jeżeli mamy na przykład ocenę raz na 3 miesiące, to głównie zapamiętujemy albo to, co się działo na początku, albo to, co Tak, się działo na zgadzam się. końcu, tak? Nie jesteśmy w stanie zobiektywizować tej oceny. A powiedz, jak ten constant feedback twoim zdaniem się wpisuje właśnie w taki model zarządzania organizacją data driven? Znaczy, wiesz, feedback to są dane. To jakby się wpisuje wprost, tak? No bo jeśli ja ci przekazuję feedback, to daję ci dane. One mogą być jakościowe, ale to dalej są dane, więc jak najbardziej. To, co jakby wydaje mi się trudne, i to jakby nie znaczy, że ja uważam, że to jest niefajny model, bo to jest świetny model, natomiast to jest trudne. I to w ogóle pokazują współczesne badania, to jest to, że feedback i jego przełożenie na rezultaty wcale nie jest oczywiste. To znaczy, dla mnie to było olbrzymie zaskoczenie, bo jestem wielkim fanem feedbacku, jakby sam go udzielam, lubię go otrzymywać, ale kiedy przejrzałem sobie wyniki badań, tak na serio, metaanalitycznych z całego świata, to okazuje się, że rola feedbacku wcale nie jest taka oczywista i że dużo jakby mniejszym ryzykiem obarczone jest, ja bym powiedział, stałe docenianie ludzi za to, co robią dobrze i jakby fokusowanie ich na cele, na to, co możemy jeszcze zrobić, niż nawet udzielanie feedbacku. Okazuje się, że wiele osób, nawet na bardzo dobrze udzielony, prawidłowo negatywny feedback, reaguje obronnie. I to tak naprawdę zależy od tego, jakie oni mają poczucie własnej wartości, jak zostali ukształtowani wcześniej. I to jest z jednej strony, jakby feedback daje olbrzymią wartość, my to wiemy, z drugiej strony to jest niebezpieczne. I widzę, że teraz taki trend, który się bardzo mocno pojawia, i OKR-y są z nim bardzo spójne. To jest właśnie podejście nawet nie, słuchaj Kuba, to zawaliłeś wczoraj, weź to popraw, tylko dobra, zobacz, to nie dało nam efektu, no to co robimy jutro, Kuba? Jaki masz kolejny krok, nie? I jakby bardziej napędzanie ludzi na to, dobra, to jaki masz zrobić kolejny krok? Więc jakby mnie jest tego feedback
funkcjonuje tutaj słowo takie, które to zastępuje, które fajnie oddaje o co chodzi, czyli feed forward. Nie? Czy ja cię nakarmię tym twoim kolejnym krokiem, czy z tobą go wypracuję? I okazuje się na podstawie badań, że to przekłada się lepiej na rezultaty, a może tak, przekłada się u wszystkich, więc jak nie ma tego ryzyka, że nawet jak dobrze udzielisz negatywnego feedbacku, a trafisz na odbiorcę, który jest bardzo wrażliwy, no to przy feedbacku to ryzyko zawsze jest. Nie? Przy tym feed forward, czyli no to Kuba, zaplanujmy kolejny krok, to ryzyko jest dużo mniejsze. I to pokazują badania wprost, nie? Jakby porównania takich rozmów feedbackowych i tych właśnie nastawionych na ustalenie kolejnego kroku. Jasne. Karolu, jest prośba od pana Bartłomieja Kuleszy z kolei, żebyś gdzieś wrzucił informację, gdzie takie metadane, o których wspominałeś, Ja już sobie, już można znaleźć. Ta karteczka post-it zapisuję sobie. Badania feed forward, jasne. Dobrze, Jest to ja w kilku takim autorów, razie... którzy tak bardzo mocno ten temat eksplorują, natomiast właśnie to są rzeczy bardzo świeże, tak? Przed 2-3 lat. Czy myślę, że śmiało możemy sobie w ogóle po dzisiejszym webinarze zrobić takiego wspólnego maila, w którym podsumujemy sobie te Jasne, rzeczy, tak. o których dzisiaj mówiliśmy. Damy też Państwu linki do materiałów, żeby też to wszystko zostało, a ja znowu niestety muszę trochę zadbać o to, żebyśmy gdzieś Ciśnij, rozmawiali w odpowiednim ciśnij, tempie, Kuba, żebyśmy ciśnij. zdążyli ująć wszystko. Okej, Karol, słuchaj, powiedz teraz tak, płynnie przechodzimy sobie, mamy już te dane i powiedz teraz, w jaki sposób te dane jesteśmy w stanie wykorzystywać, tak? Czyli w jaki sposób w praktyce stosować analitykę w obszarze HR, gdziekolwiek tylko tak naprawdę się da, powiedz, co ty na ten temat sądzisz. Okej, dla mnie to, wiesz, jakby po pierwsze mamy takie dwa etapy, podstawowe dwa etapy. Jeden to jest pomiar i raportowanie, czyli odpowiedź na pytanie, no okej, to co się tu po prostu dzieje? I tu mamy wskaźniki, tu mamy dashboardy i tak naprawdę każdy z obszarów HR-owych jesteśmy w stanie w ten sposób podsumowywać. To Peter Drucker chyba lata temu napisał, tak, że jak nie możesz zmierzyć, to nie możesz zarządzać. No więc musimy próbować mierzyć też te rzeczy, które się dzieją na miękko i po prostu podsumować i powiedzieć, dobrze, to ten projekt coachingowy czy rozwojowy wypadł tak, a ten wypadł tak, a ten tak, no i takie mamy miary. To jest dla mnie taki pierwszy krok. Drugi krok to jest taki poziom wyciągania wniosków. Ja sobie to odróżniam, że jedna rzecz to jest reporting, czyli raportowanie, a druga to jest analytics, czyli analityka i wyciąganie wniosków. I to jest wtedy odpowiedź na pytania, no właśnie na przykład, jak jedne dane oddziałują na drugie. Jak, nie wiem, program rozwojowy przełożył się na efektywność pracowników. Jak employer branding przełożył się na przykład koszt pozyskania pracownika. Jak benefity przełożyły się na poziom rotacji, a w związku z tym na koszty organizacji. Czyli to jest pytanie o związki i odpowiadanie sobie. Dasz mi, mogę udostępnić ekran na sekundę? Jak najbardziej. Bo taką planszę tutaj mam pod ten temat. Nie wiem, czy Państwo widzicie teraz. Więc mamy ten reporting i to nam odpowiada na takie pytania właśnie, co się działo, czy czegoś mamy dużo, czy czegoś mamy mało. I to jest to, co my w HR-ze tak naprawdę już dość długo robimy. Czyli mamy jakieś wskaźniki, robimy sobie benchmarki do rynku, jakieś raporty, scorecardy, podsumowujemy po prostu to, co było. No i w pewnym momencie mamy przeskok do tego analytics, czyli właśnie odpowiadam sobie na pytanie, ok, no to jaki jest mechanizm? Co wpływa na tą rotację albo na co ona wpływa? Tak? Dlaczego tak się dzieje? No i tu już przechodzimy do trochę innych technik i trochę inne rzeczy robimy, korelacje, regresje, tego typu rzeczy. I ja widzę tu takie trzy podstawowe schematy analizy, których ja zawsze uczę i które pokazuję. Pierwszy schemat to jest wykrywanie, że w ogóle mamy problem i może brzmi to banalnie, natomiast my często, czy ja często spotykam się z tym, że no mówimy, no spada satysfakcja pracowników, trzeba coś z tym zrobić. No ale może nie trzeba. I ten pierwszy schemat analityczny to jest schemat taki, czy to, co obserwuję, na przykład, że podpisujemy umowy średnio 2 tygodnie, albo że wykonujemy większej rzeczy na papierze, a nie elektronicznie, albo że satysfakcja pracowników spada, czy to przekłada się na jakieś rezultaty na poziomie biznesowym, z których jestem niezadowolony, na przykład satysfakcja zwiększa rotację, zwiększa koszty i tak dalej. Więc
ten etap drugi Analytics pozwala nam sprawdzić tą zależność i powiedzieć OK, to jeśli ta satysfakcja nam spadnie jeszcze o tyle, to na podstawie danych, które mamy, wydarzy się wzrost rotacji o tyle i to przełoży się na takie takie koszty, tak? Czyli pokazujemy, że coś rzeczywiście jest problemem, czyli analizujemy konsekwencje tych problemów. Drugi taki schemat jest jakby przeciwny. Czy jesteśmy po lewej stronie tego zjawiska, czyli wykrywamy przyczyny, odkrywamy mechanizmy, tak, które sprawiają, że to zjawisko się pojawia. Na przykład, dlaczego ta rotacja spada, ta rotacja wzrasta, albo dlaczego ta satysfakcja spada. I to jest taki drugi podstawowy schemat, gdzie możemy wykorzystać analitykę, tak? Czy na przykład jakie czynniki wpływają na rotację, tak? Albo dlaczego pracownicy stosują coś, czego się nauczyli na szkoleniach, albo nie stosują. Pod kątem właśnie efektywności rozwoju, tak? Albo które z kompetencji najsilniej wpływają na sprzedaż, czyli tu jako moje zjawisko to mam poziom sprzedaży, no i czynniki, które na to oddziałują, tak? Czy jakie czynniki oddziałują na zaangażowanie pracowników? No i trzeci schemat, reasumując, to jest walidacja tego, co zrobiliśmy. Czyli wdrażamy coś i sprawdzamy, czy był efekt. Tak, nie wiem, czy program, który wdrożyliśmy, się na coś przełożył. Czy nowy proces rekrutacji pozwala na, wiesz, na pozyskiwanie lepszych pracowników i tak dalej. Są dla mnie takie trzy podstawowe schematy i możemy je zastosować w każdej dziedzinie. W onboardingu, w employer brandingu, w analizie rekrutacji, w analizie szkoleń, administracji, wszystkiego, tak? No bo znowu mam jakiś fakt, typu spadło mi zaangażowanie, no i proste pytanie, no i co z tego, czy są konsekwencje? Jak są, no to się cofam w drugą stronę tego łańcucha przyczynowo-skutkowego. Znowu, no to znajdźmy teraz przyczyny i te techniki typu właśnie analiza korelacji, regresji, one pozwalają nam na te pytania odpowiedzieć. Czyli reasumując, raportujemy, a potem analizujemy. A powiedz jeszcze taką rzecz, bo często się mówi o tym, że dobry menedżer jest w stanie trochę wyprzedzać efekty, tak? To znaczy analiza danych często pozwala ci jakby wykrywać pewne zależności albo uprzedzać wypadki, zanim one się jeszcze wydarzą. Jak ty się na to zapatrujesz? No wiesz, czy do to tego jest na z twojej perspektywy ryzykowne? Jak to widzisz? Znaczy, wiesz, to zawsze jest podpowiedź i dalej tą decyzję trzeba podjąć samodzielnie. Natomiast tutaj są do tego też techniki analityczne, bo wiesz, jeśli robimy na przykład analizę trendów, zbieramy jakieś dane stosunkowo często, no to to są narzędzia, które na przykład po stronie, wiesz, produkcji używano od wielu lat, tak, żeby zobaczyć, czy coś złego nie dzieje się w procesie. Więc możemy tego typu rzeczy wykorzystać. Na przykład w HR-ze takie ciekawe zastosowanie, które miałem okazję śledzić, to było wykorzystanie analizy trendów do tego, żeby przewidywać, ile w pewnej sieci przychodni trzeba dotrudnić lekarzy w sezonie grypowym, tak? I na podstawie sezonowości robiono predykcję tych trendów po to, żeby zacząć zatrudniać odpowiednio wcześniej odpowiednio dużą grupę ludzi. Więc no tutaj ta analityka, jakby powiedziałbym, wyprzedzająca też jest możliwa. Trochę więcej danych potrzeba. Natomiast jeśli połączysz tą analizę z mądrą rozmową z menedżerami, z też takimi danymi jakościowymi, to podejmiesz dużo lepszą decyzję. Natomiast ja też zawsze stoję na stanowisku takim, że te analizy same nie odpowiadają na pytanie, czy same nie podejmują decyzji. Ja je robię po to, żeby mieć kolejne źródło wiedzy do podjęcia decyzji i dalej ja tą decyzję podejmuję. Nie? Więc to nie jest jakby automat też, który zastąpi myślącego HR-owca, bo nic nie zastąpi na świecie myślącego HR-owca, nawet sztuczna inteligencja. No. Jasne. Słuchaj, to powiedz teraz, jak już mamy te dane analityczne, potrafimy te dane analizować, no to najczęściej potrzebujemy też zbudować jakiś zespół wokół tego, który pomoże nam w tym, żeby te dane skutecznie analizować, żeby utrzymać ciągłość. Powiedz, jak ty widzisz właśnie możliwość budowania kompetencji analitycznych krok po kroku i szerzenia tych kompetencji właśnie wewnątrz działu HR-owego? To może mogę planszę? Pewnie. Przepraszam, ja lubię rysunki po prostu, nic na to nie poradzę, ale ta plansza fajnie, jakby fajnie porządkuje, bo kiedy o tym myślimy, jak zbudować te kompetencje, to żeby zrobić taki HR bazujący na danych, my musimy mieć jakby zgranych kilka rzeczy, kilka jakby kompetencji. I uwaga, to takie mocne zastrzeżenie, drodzy Państwo, to nie znaczy, że HR-owiec musi umieć wszystko, tak? Ja zaraz powiem, co dobrze umieć, będąc HR-owcem, natomiast ta mapa pokazuje, czego my potrzebujemy w organizacji,
żeby taką analitykę HR-ową na naprawdę wysokim poziomie już robić. Potrzebujemy strategii, jakby myślenia strategicznego. To znowu ja się do tego odwołam, że analizy mogą być proste pod warunkiem, że mamy dobrze zadane pytanie. Więc jakby ten aspekt strategii tutaj w tym People Analytics gra strasznie dużą rolę. To nie jest tylko kwestia technik matematycznych, technik analitycznych i tak dalej, których używamy. To jest przede wszystkim wyjście od strategii, czyli na przykład tego łańcucha wartości HR-u. Po co my coś robimy? Jakie są cele firmy? No bo wtedy na koniec zadajemy dobre pytanie. Musimy mieć taką wiedzę, ja bym powiedział, trochę z metodologii nauk, czyli jak pewne rzeczy mierzyć w firmie, jak stawiać hipotezy, jak te hipotezy weryfikować. I tutaj takie myślenie naukowe bardzo pomaga, trochę wejście w rolę takiego Sherlocka Holmesa. No tu też są właśnie kwestie tego, jak dobrze sformułować hipotezy, jak krok po kroku te hipotezy testować. No i tutaj ten obszar naukowy dostarcza tej wiedzy. Mamy obszar technologii. No jakby tego nie przeskoczymy, bo czy ta technologia będzie prosta, czy bardziej skomplikowana, to musimy te dane zebrać z różnych systemów, musimy je połączyć i tu często ten aspekt technologiczny też będzie grał rolę, bo potrzebujemy tych systemów. Dużo możemy zrobić w cudzysłowie na piechotę i bez nich, ale no, pytanie po co? Mamy XXI wiek, możemy świadomie z tych technologii korzystać. Mamy wreszcie już samą analizę danych, tak? I jakby techniki analityczne, też o których wspominałem, czy to właśnie z poziomu tego raportowania, podsumowywania, czy tych people analytics odrobinę bardziej zaawansowanych. No i dla mnie tu są jeszcze takie dwie super ważne klamy, którymi musimy to spiąć i które się pojawiają. Pierwsze to jest project management. Bo bardzo często, kiedy będziemy robić takie tematy związane właśnie z analityką HR, to będziemy robić w zespole projektowym, czyli zaprosimy sobie dwóch menedżerów, weźmiemy sobie człowieka z IT, od baz danych, żeby nam powyciągał dane z systemów i weźmiemy sobie człowieka, nie wiem, z business intelligence, który pomoże nam, nie wiem, te wszystkie analizy wykonać, tak? A my jako HR-owcy zarządzimy tą grupą ludzi, no właśnie korzystając z tych poszczególnych kompetencji tam, gdzie one są rozlokowane, bo nie wiem, dyrektor będzie odpowiadał za część strategiczną razem z nami, my będziemy wiedzieli, jakie hipotezy testujemy, analizę nam zrobi człowiek od BI-u, a technologią się zajmie bazodanowiec, tak? Więc jakby musimy umieć skoordynować. No jest taka druga klamra, o której ja tutaj też chcę wam wspomnieć, to jest taka klamra data-driven culture, czyli tak naprawdę my zaczynamy być odpowiedzialni w organizacji za to, jako HR, żeby też promować no właśnie tą kulturę opierania się o dane. I ja często widzę, że te tematy są lokowane gdzieś w działach IT, tak? No bo to działy IT wdrażały systemy, wdrażały, nie wiem, business intelligence w organizacji. Natomiast to jest kwestia kulturowa. To, czy nasi menedżerowie podejmują decyzje w oparciu o swoją intuicję, czy korzystają z systemów, to nie jest kwestia IT. To jest kwestia kulturowa i to jak najbardziej jakby leży tutaj w HR-ze. Więc tak naprawdę mamy te sześć obszarów, czy cztery obszary, jakby dwie takie klamry kompetencyjne. To tak wiecie, bardzo, bardzo z lotu ptaka. No a tak naprawdę już na poziomie konkretnych technik, to musimy umieć dwie rzeczy, które nam bardzo pomogą. I uważam, że to każdy HR-owiec fajnie, żeby do tego umiał podejść. Czyli po pierwsze umiał zmierzyć, zrobić pomiar i wyraportować swój obszar, swoje procesy, to co robi. No a po drugie, w tym obszarze analytics, wykonać podstawowe analizy, no właśnie z tej drugiej grupy, analizy regresji, porównań, korelacji, to są takie rzeczy, do których nie potrzebujemy wsparcia technicznego z IT i tak dalej. Możemy je zrobić w sposób stosunkowo prosty, nawet już na danych, które mamy. Czyli wiesz, dla mnie ta duża, jakby ten duży obraz to jest punkt dojścia, do którego my dążymy. Natomiast no, pierwszy krok jest zawsze po naszej stronie, więc uważam, że raz musimy mierzyć swoją robotę, robić wskaźniki, dobrze je raportować, a dwa, robić analizy typu analiza regresji. I znam mnóstwo HR biznes partnerów, specjalistów czy HR menadżerów, którzy dzisiaj potrafią wyciągnąć Excela i to zrobić. Nieskromnie powiem, że sporą tą grupę sam tego nauczyłem, bo tego uczymy, jak to zrobić samodzielnie. Ale to jest coś takiego, no dzisiaj te dane są, wiesz, w HR-ze, tylko mamy je w 10 tabelach, trzeba je połączyć w jedną, zadać dobre pytanie strategiczne i zrobić analizę. I jak to zrobimy pierwszy, drugi, trzeci raz samodzielnie, no to potem idziemy na poziom organizacji i zaczynamy te kompetencje budować szerzej. No ale ludzie zaczynają nam ufać, że potrafimy to robić, bo ja idę do prezesa podsumować projekt miękki w cudzysłowie,
i pokazuje twarde dane. I tu, panie prezesie, mam analizę, która pokazuje, jak te kompetencje przełożyły się na sprzedaż. Tak? No a prezes mówi: ojej. I następuje zdziwienie, że ja nie przyszedłem jako HR-owiec, mówiąc: rozwój ludzi jest ważny, bo się przełoży na wyniki. A prezes zadaje pytanie: jak? No przełoży się. Nie? To jakby nie działa. Ja to mogę pokazać na liczbach, mogę stworzyć model, który matematyczny, który pokazuje, jak to działa. I wierzcie mi, to nie jest trudne. Ja jestem psychologiem i się tego nauczyłem. No. Tak, i czytałem Różewicza z wypiekami na twarzy, bo mnie kręcił i miałem być filozofem, a analizuję dane. Tak? To jest osiągalne dla każdego z nas. To nie jest rocket science matematyczny. Nie dajmy sobie tego Jasne. wkręcić. Słuchaj, a chciałem cię trochę podpytać o to, jak widzisz możliwość wykorzystania tych wszystkich założeń, metodologii data-driven i podejmowania decyzji na podstawie danych, czy szerzej w ogóle wykorzystania danych w firmie w kontekście właśnie przejścia na nowoczesną administrację, tak? Na tej pracy na dokumentach. Tak? Tutaj oczywiście chciałbym się skoncentrować na obszarze dokumentów powiązanych z kontraktami, tak? Czyli nie tylko umów zatrudnieniowych, ale też tych wszystkich załączników, które towarzyszą procesowi zatrudnienia, procesowi aneksowania umów i tak dalej, i tak dalej. Prośba, żebyś się tutaj do tego odniósł. No wiesz, to jest w ogóle ciekawy obszar. I dla mnie jakby są tutaj dwie rzeczy, nie? Czyli po pierwsze, to jest kwestia tego, ile my na to poświęcamy czasu w organizacji. I to jest jakby taka rzecz namacalna, bo dzisiaj HR zaczyna być traktowany coraz bardziej serio w firmach, więc ma kupę roboty, tak? Bo nagle wszyscy mówią: ej, ten HR daje wartość, no to dajmy im tam coś do zrobienia. I nie wiem, w piątek rozmawiałem z firmą. Kilka fajnych młodych osób w HR-ze i one nie mają na nic czasu, bo przychodzą dokumenty, bo muszą je obrobić, jakby odpowiadają jako HR biznes partnerzy i za tą część rozwojową, kompetencyjną, ale też za podpisywanie wszystkich umów, tak? No więc dla mnie pierwszą taką rzeczą to jest optymalizacja czasu. Jak widzę te, wiesz, umowy robione w Wordach, wersjonowanie tych plików, przesyłanie ich mailami, no to jest kosmos dla mnie. I to jest jakby olbrzymia strata czasu, którą dzisiaj mamy w bardzo wielu firmach. No zresztą, no to jest wasz model biznesowy, żeby tutaj pomagać, to pewnie zaraz powiesz więcej. To jest jedna rzecz. A druga, to jest dla mnie też to, że podpisywanie tej umowy to jest proces. I jak każdy z tych procesów, fajnie jest go wskaźnikować. Na przykład widzieć, ile czasu zajmuje nam dogadanie tej umowy, tak? Czy na przykład jacyś kandydaci nie rezygnują po tym, jak zobaczyli umowę i się w nią wczytali? Czy tutaj coś się nie dzieje? Tak? No bo ten etap podpisywania umowy też ma jakieś kroki. On się przygotowuje, wysyła i tak dalej. To ma swój czas, jakiś lead time, tak? No ale też różne eventy mogą się dziać w międzyczasie. I to jest na przykład taki temat, który, no ja nie widziałem dzisiaj organizacji w Polsce jeszcze, nie znam, może ktoś z Państwa w takiej pracuje, to dajcie też znać, która by miała ten proces owskaźnikowany i umiała nim fajnie zarządzać. No właśnie, prawda? Bo to też problematyczne. Z jednej strony są chęci, żeby wszystko optymalizować i żeby właśnie budować modelu data-driven, a często po prostu brakuje narzędzi, tak? Które pozwalałyby niektóre części tych procesów HR-owych na taką metodykę przestawić. Wrócimy jeszcze na pewno do tego tematu, bo jesteśmy przy narzędziach, które wspomagają w tej cyfrowej transformacji HR. Powiedz, jak ty to widzisz w ostatnich latach? Gdzie my w ogóle jesteśmy, jeśli chodzi o tę cyfrową transformację HR? I jakie dobre narzędzia widziałeś w ostatnim czasie, które właśnie mogą pozwolić na to, żeby ten HR też budować w modelu data-driven? To może tak, ja jakby odpowiadając na pierwszą część tego pytania, gdzie my jesteśmy, odpowiem: nie wiem, nie mam danych z rynku do końca. Oczywiście mam swoje doświadczenia z klientami, przepraszam, widzę, co robią, natomiast też nie ma w Polsce dobrego raportu, który pokazywałby naprawdę tak rzetelnie, co się dzieje na rynku. Swoją drogą, może zrobimy, jakbyś chciał. Może ktoś z Państwa się dołączy, jakby ciekawy kierunek w ogóle z badania polskiego HR-u pod kątem cyfryzacji. Natomiast dla mnie to są jakby dwojakiego rodzaju wyzwania i dwojakiego rodzaju narzędzia. Są procesy, które dla mnie są takimi procesami, mówiąc czystą polszczyzną, korowymi. Nie, wypłata wynagrodzeń, podpisywanie umów, to co wy robicie, tak? Mamy dużą umowę, firmę, tych umów jest bardzo dużo.
czy to z kontraktorami, czy z pracownikami, czy z klientami i tak dalej. I to jest jakby coś, do czego są dedykowane systemy. I uważam, że powinniśmy tu inwestować w dedykowane systemy. Nie wiem, ty pewnie powiesz o pergaminie, zresztą swoją drogą dobrze wiesz, że namówiłeś mnie na pergamin i podpisałem swoją pierwszą umowę o dzieło w Tak, pergaminie to o tym jeszcze i kolejnej Wordzie nie porozmawiamy. podpiszę już nigdy, ale czy nie przygotuję nigdy Wordzie po tym doświadczeniu. Natomiast to są takie rzeczy kolorowe. No nie wiem, mamy systemy ATS, jeśli chodzi o rekrutację, no i ciężko dziergać to inaczej. I tutaj fajnie, jakby to trzeba wdrażać, mądrze integrować, jest dużo ciekawych narzędzi na rynku. Pewnie trzeba sobie to dostosować pod swoją firmę i wtedy działa. Natomiast jest dla mnie drugi obszar jeszcze, takich procesów, które są albo robione rzadko, albo nie mają takich dużych przebiegów, wolumenów, żeby było sens wdrażać dedykowane oprogramowanie, pisać je albo kupować na zewnątrz, bo robimy coś ad hoc, ale i tak robienie tego ręcznie zajmuje nam dużo czasu. No i takim typowym tematem, który widzę w wielu organizacjach, jest to, że piszemy prośbę, przepraszam, tak to jest, jak się za dużo mówi w życiu, że piszemy prośbę, nie wiem, do 30 menadżerów, ej, przyślijcie mi takie i takie informacje. No i to spływa mailowo, tak, i te maile mnie zalewają przez kolejny tydzień, a potem muszę je przejrzeć i patrzeć, który mi nie przysłał i kogo muszę pogonić. No i na przykład w takich tematach dla mnie absolutnym odkryciem i tym, co stosuję od kilku lat, jest Office 365 i narzędzie Power Automate, które pozwala automatyzować takie procesy. Czyli wiesz, nie duże procesy typu podpisywanie umów, które wy robicie, albo wypłata wynagrodzeń. Do tego trzeba mieć system. Ale jeśli ja raz na pół roku, czy raz na miesiąc coś zbieram od ludzi i potrzebuję to zebrać łatwo w 30 sekund, a nie męczyć się nie wiadomo z iloma mailami, wiesz, jeden przyśle Excela, drugi prezentacja, trzeci przyniesie i położy kartkę papieru na biurku, bo on nie lubi pisać na komputerze i my to musimy zintegrować, no to jest tragedia. I w tego typu procesach dla mnie mega narzędziem dla środowisk ofisowych jest Office 365 i to narzędzie Power Automate, które właśnie pozwoli ci zrobić formularz, przesłać go automatycznie do Excela czy na SharePointa, przetworzyć i wypluć raport automatycznie. A w środowisku Google'owym, narzędzie, które jakby jest odpowiednikiem, to jest na przykład Zapier, który też pozwala łączyć różne aplikacje. No i my też jakby bardzo mocno tego uczymy, że jak masz taki proces mały, to zrób sobie go tu. Jak masz proces duży, no to kup sobie system jakby sensowny, no bo to też on do tego służy po prostu, więc jakby nie odkrywajmy koła na nowo. Ale pomiędzy jest jeszcze ta sfera prototypowania. I dla mnie te narzędzia ofisowe też pozwalają świetnie prototypować pewne rzeczy, bo to taki przykład ocen okresowych swoją drogą. Ocen, których nie powinno być moim zdaniem, ale kiedyś człowiek je wdrożył, to teraz wie, że ich nie powinno być. Jak wdrażaliśmy oceny w jednej z firm, to na przykład najpierw chcieliśmy kupić system. Pięć firm IT, systemy HR-owe. Po spotkaniach się załamaliśmy, bo doszliśmy do wniosku, że my nie wiemy, jak te oceny mają wyglądać. No to zrobiliśmy prototyp na Office'ie, to zadziałało i dopiero w kolejnym roku wdrożyliśmy system. I ten zrobienie sobie takiego proof of concept, jak działa w ogóle proces, no to tutaj ten Power Automate się dla mnie bardzo fajnie sprawdza, ale tylko po to też, żeby w pewnym momencie przejść na system pełnoprawny, tak? No bo to też nie chodzi o to, żeby jechać na prowizorce całe życie, ale jeśli mamy myśleć zwinnie o HR-ze, o Agile'u i o takim podejściu iteracyjnym, no to zrób szybko na 100 osobach sobie proof of concept, zobacz, czy proces działa, działa, popraw, co nie działa i potem zamów system, tak? Gdzie jakby zrobisz to na całą organizację. No więc ja Pewnie. tutaj tak do tego podchodzę. Jasne. Ja tylko kontroluję, co się dzieje na naszym czacie. Pani Izabela Wójciak prosiła o wypisanie nazw narzędzi, o których dzisiaj mówiliśmy. Pani Już Izabelo, zapisujemy. spokojnie wyślemy, na pewno po dzisiejszym webinarze w ogóle wyślemy, tak jak wspominałem, już mailing, w którym wszystkie, całe to zestawienie wiedzy dzisiaj przekazywanej się znajdzie, więc na pewno to nam nie ucieknie i gdzieś to podsumujemy po dzisiejszym wydarzeniu. Okej, przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu, powiązanego z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Powiedz, bo tutaj już nie będziemy ukrywać, że coraz bardziej oscylujemy wokół pergaminu. I co mnie bardzo gdzieś tam zaskoczyło pozytywnie,
To twoja reakcja, kiedy pierwszy raz pokazywałem ci pergamin, jak on jest w stanie usprawnić procesy i dlaczego my mówimy, że to jest obszar data-driven. Gdybyś trochę więcej, Karol, Ja już go opowiedział. sprzedałem swojemu znajomemu, będziesz mi prowizję płacił. Jasne, bo oczywiście często mamy problem z tym, że ludzie utożsamiają nas z podpisem elektronicznym, tak? No bo to jest coś, co łatwo jest gdzieś wyłapać, każdy o tym słyszał, każdy albo już próbował to wdrożyć w swojej firmie, natomiast gdzieś przynajmniej obiło się o uszy. I z jednej strony oczywiście to fajnie, bo nie ma procesu digitalizacji umów bez podpisu elektronicznego. Z drugiej strony to też trochę niebezpiecznie, prawda? Bo często firmy wdrażają podpis elektroniczny, przechodzą z tego stanu papieru na stan cyfrowej kartki papieru i już im się wydaje, że zrobiły potężny krok do przodu. I powiedz, jakie w ogóle były twoje wrażenia, kiedy zobaczyłeś to, w jaki sposób pergamin jest w stanie pomóc nie tylko w podpisywaniu umów, ale też w tym, co się dzieje wcześniej. Znaczy, wiesz, jakby to, co było moim zaskoczeniem, to, że ty mi dałeś gotowe wzory umów, tak, które się same generują, i to było mega. I to mogę jako użytkownik powiedzieć, że ja wcześniej testowałem jakiś soft, nawet nie pamiętam już jego nazwy, Signatureli chyba, jakoś tak, nawet ci wspominałem o tym. I no, jakby zszokowało mnie to, że ja nie muszę szukać wzorów umów w internecie albo dzwonić do zaprzyjaźnionego prawnika, tylko no po prostu, no jakby wyklikuję i mam umowę. I to jakby była taka pierwsza rzecz. Ale dla mnie, wiesz, ja na to tak patrzę z perspektywy HR-u, bo jakby ja w swojej działalności, okej, jakby sobie to wykorzystam i rzeczywiście dało mi to wartość. A ja patrzę, wiesz, tak z perspektywy też employer brandingu, kiedy my zatrudniamy ludzi. I to sobie wyobrażam, nie, mam nowoczesną firmę, tak, która się pozycjonuje na rynku, tu nowe technologie, będziesz robił z nami nowe rzeczy, tak? No i spoko, Wielki zatrudniam. dział wielki Tak, dział nie, cyfrowej tak, transformacji. cyfrowa transformacja, Industry 4.0, Business Intelligence, AI, co kto tam ma i co oferuje. Teraz dużo firm jakby bawi się tymi technologiami, no i super. No ale wiesz, potem zatrudniamy tego, będziesz robił tu projekty, nie wiem, Python, coś tam, super, dla najlepszych branż na świecie. Nie wiem, gdzieś Porsche programował, fajnie. No i potem przychodzi ten człowiek, nie, podpisać umowę, wchodzi, pani w administracji mówi, dobra, to albo pan w administracji, nie, jakby to nie ma znaczenia, kto tam siedzi, mówi, chwila, ja poszukam w tej szafie, wiesz, i przegląda ten segregator. O, wie pan co, nie mam pana umowy, musimy wydrukować. No to dobra, podłącza drukarkę, mieli, tak? Ojej, papier się zaciął, no to zadzwońmy po informatyka. Od drukarki. No i nagle ten wizerunek, tak, z tej strony internetowej, z targów, gdzie my tam, nie wiem, pokazywaliśmy swoje aplikacje, roboty, czy cokolwiek tam wytwarzamy, nagle bum, tak jakby, wiesz, kubeł zimnej wody na głowę. I dla mnie to jest taki moment, to ja ze swoim kontrahentem podpisałem umowę pergaminem i on dzwoni, Karol, a ty mi umowę SMS-em wysłałeś. No mówię, no a co? A nie? Super! No i nagle, wiesz, jakby podtrzymujesz ten wizerunek, to jakby patrząc z punktu widzenia takiego employer brandingu, to ja tu widzę jakby korzyść. I okej, no reklamuję cię teraz, bezczelnie nawet, ale jakby mnie to dało wartość, więc dlaczego mam o tym nie powiedzieć? Nawet ci powiedziałem, że jak pierwszy raz popatrzyłem, to mówię, ale to po co mi to? No Ale właśnie, dopiero jak założyłem konto, bo mi... do tego piłem. Tak mi się zrobiło głupio, mówię, kurczę, wiecie państwo, jestem z Kubą na webinarze, ja nie wiem, jak jego oprogramowanie, no, muszę się zalogować i nagle patrzyłam, wyklikałem sobie umowę o dzieło. Zawsze miałem problem z prawami autorskimi, no to ciach, zaznaczam. Ojej, podstawiły mi się 10 klauzul. No to mogę jedną wrzucić, drugą wyrzucić. Jakby dla mnie to po prostu no, zrobiło wrażenie, nie? I wysłałem umowę SMS-em, ktoś mi ją SMS-em podpisał. Jeszcze moją księgową muszę, to ci wspominałem, postawić pod ścianą z karabinem i powiedzieć, pani rozliczy to, ten rachunek elektroniczny. Nie będę nic skanował i drukował, nie ma takiej możliwości. No ale to jest przyszłość, nie? To jakby dla mnie to też tak jest ważne z wizerunkowego punktu widzenia, no bo my nie możemy się pozycjonować na nowoczesnych, a potem szukać zszywacza, żeby te kartki połączyć, nie? No bo to się gryzie po prostu. No jakby ja tu widzę fajną przestrzeń taką, no. Jasne. Ja pozwól, że troszeczkę uzupełnię te informacje, bo
bo jakby Pergamin, to oczywiście Państwa serdecznie zapraszamy do tego, żebyście Państwo się po prostu umówili z nami na prezentację i zobaczyli, w jaki sposób to wygląda. Natomiast to jest narzędzie, które wspiera na każdym etapie. Ja wiem, że dzisiaj jest z nami bardzo dużo osób z większych organizacji, a więc też, żeby nie Pergamin nie kojarzył się jako narzędzie, które dostarcza szablony, to tutaj Państwa uspokoimy, że tak naprawdę Pergamin jest narzędziem do organizacji procesu, tak? Czyli można sobie tam wprowadzić własne dokumenty, ustalić sobie strukturę własnej organizacji, tak jak ona w tym momencie wygląda, i później pracować już na gotowym systemie. Więc jakby cały ten proces, wszystko to, co dzieje się przed podpisaniem dokumentu, to jeszcze taka ciekawostka, to tak naprawdę jest 90% czasu, który tracimy przy okazji zawierania umowy. Tylko 10% zależy od podpisu elektronicznego, tak? Czyli wszystkim się to kojarzy, tak, że trzeba iść na pocztę, wysyłać, tutaj coś się zgubi, trzeba czekać, i tak dalej, ale tak naprawdę to zajmuje dużo czasu, ale nie czasu pracy konkretnego pracownika, konkretnego HR-owca, a przecież chodzi o to, żeby uwolnić jak najbardziej ten etat. Mimo że nie lubimy tego podziału na miękki, twardy HR, to pewnie raczej więcej czasu powinniśmy się zastanawiać właśnie nad ustalaniem jakichś celów strategicznych dla HR-u, zadawaniem sobie pytań, dlaczego coś robimy, dlaczego coś wdrażamy, dlaczego nam na przykład nie wychodzi, kiedy coś próbujemy testować, a nie na takiej manualnej obsłudze powtarzalnych zadań, bo umówmy się, to żadnej wartości No, poza ale to ryzykiem dla Kuba, przykład organizacji nie wnosi. taki jest życia od jednego z moich klientów, tak? Fajna młoda dziewczyna na stanowisku juniorskim w HR-ze, Junior Learning Development, tak? No i ona chciała nauczyć się szkolić, no ale obsługiwała szkolenia z firmami zewnętrznymi i 90% czasu zajmował jej kontakt mailowy, umowy, zgłoszenia z tymi firmami zewnętrznymi. I ona chciała się nauczyć prowadzić szkolenia i jakby wejść w tą działkę, o której marzyła, ale papierologia szkoleniowa zajmowała jej 90% czasu na tym etacie, tak? No ale ktoś zatrudniając ją powiedział jej tak, będziesz się mogła uczyć, będzie to pół na pół. No jakby wszyscy są niezadowoleni, no bo ten dyrektor, który ją zatrudniał, HR też chciał mieć kogoś, kto zacznie szkolić, ona chciała się w tym rozwijać, no a papiery po prostu zalały człowieka, nie? No i już, przepraszam za przerwanie. Jasne, więc No to ja jakby. bym jeszcze uzupełniając i trochę kończąc ten temat, który poruszyłeś, to jest employer branding działający w dwie strony, tak? Czyli po pierwsze, pokazujemy pracownikom, dla których dział HR-owy jest klientem, inaczej, jest dostawcą, a klientem jest ten pracownik, że jesteśmy nowoczesną firmą, ale też kiedy zbieramy kompetencje do naszego działu HR-owego, no to jeżeli posługujemy się nowoczesnymi narzędziami, jeżeli automatyzujemy te najbardziej powtarzalne czynności i pozwalamy ludziom właśnie się rozwijać, a nie pracować jak roboty, no to pewnie też jest po prostu łatwiej zbudować własny wewnętrzny zespół. Tak naprawdę już ten ostatni temat to sobie poruszyliśmy, więc możemy, myślę, powoli przechodzić do zakończenia, szanując też Państwa czas. Ja tutaj jeszcze trochę prywaty i reklamy. Zapraszamy serdecznie do pobrania naszego e-booka, w którym oczywiście mówimy o podpisie elektronicznym, jak zwłaszcza taki elastyczny podpis elektroniczny w HR-ze wdrożyć, kiedy przecież pracownicy nie mają swoich podpisów kwalifikowanych. Więc zapraszamy do poczytania. My oczywiście linki wszystkie Państwu wyślemy po dzisiejszym webinarze. Oczywiście zapraszamy również do umówienia się na darmową prezentację naszej aplikacji. W trakcie dosłownie w 15 minut jesteśmy w stanie pokazać Państwu to, o czym wspominał dzisiaj Karol, czyli to takie przeświadczenie, że po prostu jesteśmy po to, żeby usprawnić elektroniczne podpisywanie umów, a pokażemy, co więcej jesteśmy w stanie poza tym samym podpisem. Tak jak wspominałem, tam, gdzie marnujemy 90% czasu, w jaki sposób jesteśmy w stanie to usprawnić. Także oczywiście zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne 15% zniżki na Pergamin. Także proszę z informacją po dzisiejszym webinarze, że Państwo uczestniczyli i oczywiście chętnie tej zniżki Państwu udzielimy. Myślę, że teraz może jeszcze chwila na takie końcowe pytania i Kuba, odpowiedzi. mogę Chyba, że też ty, coś Karolu, chciałbyś właśnie ze swojej wyświetlić na strony sekundę? coś Tak. dorzucić. Wyłączyć ekran, Jeśli sobie? możesz, tak. Proszę cię bardzo. Kiedyś panowało takie przeświadczenie, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, że piwo Guinness jest tak doskonałe, że nie musi się reklamować.
Ja długo też w to wierzyłem, że doskonałe rzeczy nie muszą się reklamować, ale okazuje się, że na przykład piwo Żywiec dominuje w polskich sklepach, a nie Guinness. Więc pomimo tego, że uważam, że robimy cudowne rzeczy, to też się poreklamuje przez 20 sekund. Bo ja Państwu powiedziałem, że trzeba jakby zadbać o te dwa obszary u siebie, raportowanie i analityki. No i my tych dwóch obszarów uczymy. Analityki na kursie techniki analizy danych HR, gdzie na 24 studiach przypadków mam przyjemność nauczyć naprawdę 17 technik analitycznych. To wszystko w formie wideo i nawet chyba są tutaj uczestnicy tego kursu, tak jak spoglądałem na czat, więc mogą dać znać, czy jest OK, czy nie jest OK. Ja mam bardzo pozytywne zwrotki, bo naprawdę Państwo nauczycie się analizować te dane po tym kursie. A druga rzecz to jest taka nasza świeżynka i nowość. Kurs, który tak naprawdę dostępny jest od wczoraj, chociaż jeszcze o tym nikomu nie mówiliśmy. To jest kurs, który uczy, jak wdrożyć wskaźniki HR krok po kroku. To jest 9 godzin nagrań, plus bonusy, plus sesje na żywo. Więc też zapraszam, żebyście Państwo sobie zerknęli na naszą stronę internetową hrmakademii.pl. Tam informacje o tym już są. Więc jeśli ktoś z Państwa by chciał, że tak powiem, te swoje kompetencje tutaj podnieść, to po prostu zapraszam też do kontaktu. Moja prezentacja też będzie dostępna, tam są linki do tych kursów. Uczymy w różnej formie, zamkniętej, otwartej i wideo. Jasne, super. No to dziękujemy serdecznie. W takim razie ja Ci serdecznie dziękuję, Karolu, bo mnóstwo się nauczyłem, jeśli chodzi o HR w kontekście data driven. Jeszcze na koniec Państwa prosimy o chwilkę cierpliwości, bo wrzucamy właśnie ankietę. Ona już się powinna pojawić u Państwa na ekranach. Prośba o taki feedback merytoryczny odnośnie tego, jak się Państwu dzisiaj podobało. To oczywiście też nam po prostu pomaga usprawniać webinary i to, żeby kierować tym w odpowiedni sposób. Ja Ci jeszcze raz serdecznie, Karolu, dziękuję za dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że to nie jest nasz wspólny ostatni webinar, bo czuję, że moglibyśmy tutaj siedzieć jeszcze bardzo długo debatować o tym obszarze danych dla HR-u. Dziękujemy też Państwu za bardzo liczny udział w dzisiejszym wydarzeniu aż do samego końca. Zdajemy sobie świetnie z tego sprawę, że wygospodarować czas między godziną 11 a 12 nie jest łatwo, zwłaszcza w takim zapracowanym dziale HR. Także serdeczne dzięki. Zapraszamy do kolejnych webinarów. Tak jak wspomniałem, wyślemy też dzisiaj podsumowanie z tymi kluczowymi informacjami po to, żebyście Państwo nie tylko mogli posłuchać, ale też potem skutecznie wdrażać. Dzięki serdeczne. Ja również bardzo dziękuję. Kuba, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. I też oczywiście wszystkie te informacje, o które Państwo prosiliście, dostarczę, zapisałem sobie. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobrego popołudnia, do widzenia. Do widzenia.